Witam serdecznie z tej strony Lady. Głębokie zanurzenia dostępne w okopie, oprócz roślinek do zbierania, mają także próby czasowe i prawdopodobnie są one sekretnym triumfem potrzebnym do aktualnego Silsa. Tego dowiemy się za tydzień podczas kolejnej próby. Próby czasowe na tym etapie radzę wykonać w grupie przyjaciół niż w trybie LFG z dobieraniem graczy, którzy mogą pominąć aktywację próby. Jak wykonać próby pokażę to na całym zanurzeniu. Otwieramy głębokie zanurzenie w danym tygodniu w trybie najlepiej prywatnym. Wybieramy sobie dar Achsy, jaki nam odpowiada i skaczamy w dół. Otwieramy drzwi przez pociągnięcie dźwigni. Wasza misja polega na przebiciu się przez linię wroga i pozyskaniu tyle koralowca myślokształtu, ile tylko zdołacie na tej głębokości, a następnie unieszkodliwieniu okupantów. Przyjęłam. Skaczemy na dół i udajemy się do pierwszej roślinki potrzebnej do akwarium. Nie będą wiedzieli, gdzie skupić kontratak. Skaczemy na dół. Alkan pojawia się w randomowych miejscach. Udajemy się do drugiej roślinki. Rodzaj prób czasowych jest również randomowy. Wchodzimy do pierwszego ekantera. Po ustawieniu rezonatora myślokształtu udajemy się w poszukiwaniu ducha. Można znaleźć go w różnych lokacjach w tym ekanterze. Po znalezieniu ducha musimy wykonać jego kroki, które również są randomowe. Mogą pokazać się białe pola na ziemi, które musicie zlokalizować i na nich stanąć, lub na przykład pojawią się czarne kule pochwyconych, które musimy zlokalizować i zniszczyć. Te rzeczy muszą zostać wykonane jak najszybciej. W mojej próbie mam czarne kule. Gdy prawidłowo wykonacie kroki ducha, pojawi Wam się głos z Iwuara i tekst Ciemność wezwana. Kontynuujecie swój ekanter. Po wykonaniu mojego ekantera pojawia się dowódca sabotażu. Cały ekanter musi zostać wykonany jak najszybciej, by mieć więcej czasu na bossa. Po ukończeniu tej próby czasowej pozytywnie otrzymujemy triumf o nazwie próby ciśnieniowe. Tak jak zaplanowaliśmy, strażniczko. Obniżmy się jeszcze odrobinę i powtórzmy tę akcję. Podążamy w kierunku drzwi. Wybieramy ponownie dar Achsy. Cieszę się, że wróciłaś w nasze szeregi, zastępczyni. Nie kazałabym na siebie czekać, ser, ale ten przeklęty skafander... Skaczamy na dół. ...wywinął mi numer. Chyba nie mogę cię winić za awarię wyposażenia. Przeprosiny przyjęte. Jasne. Gdy następnym razem przestanę istnieć, postaram się dojść do siebie szybciej. Zapamiętam te słowa. Po dojściu do małej areny kierujemy się w prawo i skaczemy do małego włazu w kierunku rośliny trzeciej potrzebnej do zbioru w akwarium. Kolejno wyłączamy wiatrak przyciskiem na ścianie. W
skaczemy w dół przez wiatrak i jeszcze raz w dół. Koło różowego kwiatka udajemy się na lewo. Tam znajduje się czwarta roślinka potrzebna do akwarium. Przy okazji randomowo pojawił mi się tutaj alkan. Podążamy na dół w kierunku drugiego ekantera. Dotarliście do miejsca odwiertu. Wydobądźcie co tylko się da, byle szybko. Ustawiamy rezonator i udajemy się w poszukiwaniu ducha. Po jego aktywacji szukamy jego kroków. Tym razem mamy białe miejsca na ziemi, skazy, na których musimy stanąć. Yeah. One more on me, somewhere right there, so one. Po znalezieniu wszystkich skaz i ich oczyszczeniu pojawi się tekst Ciemność wezwana i usłyszymy głos Zivuarat. Wykonujemy nasz ekanter. Po jego zakończeniu pojawia nam się próba ciśnieniowa, w moim przypadku obroń wiertła. Po wykonaniu próby czasowej udajemy się już do bossa, gdzie na końcu dostaniemy ekstra skrzynię czwartego szczebla. Dołączę tutaj kilka słów. Jeżeli gracie drużyną i każdy z Was nie ukończył próby czasowej, cała Wasza trójka musi aktywować duszka. Natomiast jeżeli tylko jedna osoba z Was, to tylko ta osoba. Duszek dla innych będzie niewidoczny, bynajmniej tak było w naszym przypadku. Kroki ducha musimy wykonać jak najszybciej. Albo są to kule pochwyconych, które musimy zlokalizować i zniszczyć, albo są to białe ślady na ziemi, na których musimy stanąć, by oczyścić skazę. Mieliśmy jeszcze wielkie kule, które trzeba zniszczyć w kilka sekund. Po wykonaniu wszystkich kroków musi pojawić się tekst Ciemność wezwana i usłyszeć słowa Zivuarat. Jeśli się one nie pojawiają, oznacza to, że gdzieś jeszcze jest jedna kula albo jedna skaza do oczyszczenia. Jeśli nie zrobicie tych kroków na czas, otrzymacie tekst próba zakończona niepowodzeniem. Jeśli również nie zabijecie bossów na czas, również otrzymacie ten tekst i zostaniecie przeniesieni bezpośrednio do bossa lub do kolejnego ekantera. Aby ponownie aktywować próbę, musicie więc wrócić na orbitę i wykonać zanurzenie raz jeszcze od początku. Jeżeli nie możecie zlokalizować duszka, a nie robiliście próby czasowej, oznacza to, że próbę czasową tego ekantera macie już wykonaną przykładowo w grupie LFG. Sprawdźcie wtedy w Waszych trumfach. Jeżeli przykładowo wykonaliście pierwszą próbę czasową, a na drugiej poliliście, wtedy duszek nie pojawia się w pierwszym ekanterze, uznany jest za zaliczony. Życzę udanej rozgrywki.